Wziął i wziął. Dawaj, laku, siedziesz za mną, jedziesz? Jadę, jadę. No dobra, super. O, zobacz, tutaj pole namiotowe. Tutaj jest wszystko tak naprawdę, czego potrzebujemy. O, i dojechaliśmy. Siemanko, ja jestem Laki i właśnie przyjechałem tutaj z moim dzieckiem Lakusiem. Siemanko, Minecraftowi przyjaciele i witam w moich super przygodach. A, tutaj widzę ktoś. Przepraszam, panie, co pani robi? Dzwonić przez telefon? To poczekaj chwilkę. Co pan chce? O co chodzi? Czemu pani tutaj rozmawia przez telefon z taki stacjonarem? Przecież to jest bezprzewodowy, znaczy jest przewodowy. Jest przewodowy, ale to słucha pan. Zobaczy pan, jaka tam jest akcja w ogóle tutaj. Pan zobaczy. Nieważne już, ten telefon, zaraz to zadzwonię. Policja przyjechała. I tam podobno ktoś ukradł jakiś obraz. Nie wiem o co chodzi, ale. Obraz? Co? To ja idę zlokalizować, co tam się dzieje i w ogóle o co chodzi. Wow, naprawdę dużo, dużo policjantów. Tu się dzieje jakaś poważna akcja. Czekaj, czekaj, Lakusiu, tutaj sobie stój i na razie poczekaj. Ja wchodzę, wyjdę sam zobaczyć, czy to aby na pewno jest bezpieczne. Portrety, tam jakieś dzieła sztuki widać. Okej, tutaj, wow, jaki nowy obraz. Tego obrazu jeszcze nie widziałem. Widać, że ktoś ładnie maluje. Nie, no tutaj nikogo nie ma. Nie ma żadnego złodzieja. Nie ma żadnego złodzieja. Uciekł. O, złodziej mu uciekł? Musimy przeszukać, sprawdzić, czy ktoś na pewno nie jest jeszcze w środku. Ale z tego co wiemy, to złodziej ukradł obraz i Chodź, uciekł. Lakuś, chodź, Nie ma Lakuś, nikogo. nie możemy tutaj być. Chodź, Lakuś. Lakuś, chodź stąd. Sprawdzimy na piętrze jeszcze. Nie. Mamy portret pamięciowy tego pana. Lakuś, Każdy chodź. dostanie i musimy go szukać. Lakuś, słyszałeś? Więc dobra, panowie, do roboty. Szukają? O co tutaj chodzi? Ej, to nie ja! Ej, to nie ja! Ale ja. Czemu ja tak? To nie ja byłem! Ja nic nie zrobiłem, ja tylko oglądałem, czy to dzieło naprawdę jest pokazać, co ma skradzione. pan w kieszeniach. Co? Co ma pan w kieszeniach? Ciastka, lajki i subskrypcje. A właśnie, kliknijcie teraz łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, to wtedy będziemy mieć więcej pieniążków na naszym serwerze. I może kupimy jakieś dzieło sztuki. No i co? No i nic. No i taki No i nie wiem, patyk. czy pan myśli, że przekupi mnie pan ciastkami i subskrypcjami. Nie ma takiej opcji nawet. Już, za mną będzie się pan tłumaczył w sądzie. Na Ale pewno pan jakim gdzieś go sądzie? Ja schował. niczego nie zrobiłem. Ja tam. Idziemy! Na ziemię! Nie ruszać się! Dziecko zostaje! O, jaka dziwna sytuacja. No dobrze, no to idę tam, gdzie trzeba. Już i proszę mnie nie uciekać. Do przodu idziemy. No to tak, już panu mówię. Naprawdę nic złego nie zrobiłem. Wracałem ze swoim synkiem, jechałem kolejką, no i zobaczyłem masę policji. No i to tyle, no ja nie skradłem tego dzieła. Tak, spokojnie, panie Laki. No, nie spotykamy się pierwszy raz, z tego co wiem. To nie jest pana pierwsze przewinienie. No cóż, nie mnie decydować. Będzie musiał pan poczekać na swojego prawnika. On powinien się pojawić do godzinki maksymalnie, ale póki co muszę pana umieścić w celi. Naprawdę do więzienia normalnego polskiego obywatela, co podatki płaci? No proszę pana, proszę się zlitować. Mam nadzieję, że pan wyjdzie bardzo szybko. Musimy poczekać na pana adwokata, on wszystko wyjaśni, bo na ten moment musimy to zrobić. Takie mamy procedury, niestety. No dobrze, jejku, to gdzie ja mam się Tutaj, proszę, pojawić? pan poczeka w tej celi. Tutaj, w takiej celi? No dobrze. Duża cela, praktycznie cela VIP. No nie Podwójna cela. wierzę. Kto by pomyślał, że ja trafię do więzienia, no. Ej, naprawdę nie jestem. Jestem niewinny. Ej, pomóżcie mi wydostać się z więzienia, no proszę. Kliknijcie tą łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Może to w jakiś sposób pomoże wydostać mnie z więzienia. To na pewno jest stąd jakieś wyjście. Musi być jakieś wyjście. Razem damy radę, no. Dawajcie. O, myślę, że już to zrobiliście. Dobra, to dzięki wielkie. To już zaraz się zastanowimy, gdzie tu można wyjść z tego więzienia. Halo! Czy ktoś tutaj jest? Halo pomocy! Czy pomożecie mi się wydostać z tego więzienia? Pukam w Ej, ścianę. ej, ej, kolego, kolego! Gdzie jesteś, kumpel jakiś? Czekaj. Tutaj obok, w celi obok. Kolego, słyszysz mnie? Słyszę, a no, co? Za co siedzisz? Za niewinność! No to tak jak ja, no. A pokaż się za kratki, ty jesteś tutaj za kratkami, czy nie?
Ja jestem w takiej... na drzwi wejściowe patrzę. Ha, na drzwi wejściowe patrzę. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. To co, wychodzimy stąd, nie? No, ja chcę jakoś stąd wyjść, to pomóż mi się jakoś stąd wydostać, no. Dobra, patrz pod łóżko, co masz pod łóżkiem. Co mam pod łóżkiem, co? Przygotowałeś... Nic nie mam tutaj pod łóżkiem. Jak to, tam miał kolega skrzynię zostawić. No mam skrzynię, ale nie mam nic w skrzynie. Nie ma łopaty? No. Ale dobra, nieważne. Ja się do ciebie dokopię. Żaden problem, czekaj chwilę. Wow. O, jest. Dobra, wchodź. Ej, czekaj, bo jak ja tam wejdę, przecież to zaraz ktoś mi pomyśli, że chce uciec z więzienia. A w sumie to chcę uciec, bo tutaj jestem w ogóle za niewinność. No jasne, że tak. Kto by chciał uciec? Trzyma jedną łopatę. Chyba będziemy musieli kopać dalej. Powiem ci, że już dużo wykopaliśmy. Ja tu długo już siedzę, ci powiem. Ej, właśnie, to ty przygotowałeś ten cały tunel, żeby uciec i w końcu udało ci się? Mówisz? Tak. Teraz jest idealna okazja. Na pewno się uda. Dobra. No dobra, ja bym chciał z tobą ogólnie to zrobić, bo zależy mi, muszę się spotkać z rodziną. To co, gdzie teraz? Żaden problem. Dobra. No jesteśmy na miejscu. To już tutaj? Holo, co pan tu robi? Ja tylko przyszedłem. Kwiatki co się dzieje? Mam uciekać stąd, co się dzieje? Uciekaj. Uciekać? Dobra, poddaję się, spokojnie. Nie rób się, poddaję się. Został złapany przez tego, przez ochroniarza więzienia. Wow, ale wykopał tutaj wielki tunel, czy ja teraz jestem w jakiejś kanalizie, czy w jakichś podziemiach, to ja naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, idziemy tutaj. O nie. Dobra, jest. Jest, przez tego więźnia udało mi się wydostać w ogóle z tego więzienia. Tam miałem to przesłuchanie, teraz tylko, żeby nikt mnie nie zauważył, sobie po cichutku na paluszkach wychodzę z tego więzienia. O, ale deszcz, burza, deszcz pada, ciekawe gdzie jest lakuś. Dobra, wracamy do domu. Wow, może to wasza wina, widzicie? Przywołaliście tego kumpla takiego więziennego i on pomógł nam się wydostać. Dzięki, że kliknęliście tą łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, włączyliście powiadomienia. No to niesamowicie. To teraz lecimy dalej z następną przygodą, bo to co dzisiaj się wydarzyło, to naprawdę nie było zbytnio wesołe dla mnie. Tutaj ogólnie... A, pamiętam jak tu pożar było, to do teraz jeszcze jest niezgaszone i woda leci. Ale... Ej, co tam jest? Czekajcie, tam widzę swój dom. O, i Frania. Ej, ale przecież tu mojego domu... Tu mój dom w ogóle nie był. Mój dom był zupełnie na innej ulicy. Przecznicze dalej, na kwadratowej 13 czy 12. Czekajcie, Frania, ej, słyszysz mnie? Frania, tutaj, zobacz. Frania, macham ci. Frania! Ej, Frania! Ej, no. Mój dom w innym miejscu. Jeszcze moja kobieta wchodzi, która mnie kompletnie nie słyszy, tak jakby udawała, że ja ją wołam, chociaż na pewno to słyszała. Coś tu mi się wszystko wydaje jakieś takie podejrzane. Poczekajcie, otworzę. Moja kamera! Przecież to jest ten. To jest ta Nikon, moja kamera. Ej, o co tutaj chodzi? O! Lakuś? Co on tutaj robi? Czekajcie. Tata, to był ostatni raz, kiedy ja będę chodził w tych ubraniach, rozumiesz? Już mi się to nie podoba. Ile jeszcze będziemy grać w tych youtuberów? Ostatni raz. Nie mam zamiaru już występować w tych filmach. To jest ostatni film, który montujesz. Ja zdejmuję te ubrania w tym momencie. Tak? O, Lakuś zrozumiałeś? Lakuś to koniec. Nie ma sensu. Ej, to nie Lakuś. Będę już tak robił. Ej, to nie Lakuś. Czekajcie, coś tu jest nie tak. Coś to jest nie tak. O co tutaj w ogóle chodzi? To jest jakaś dziwna sytuacja. W nie moim domu takie sytuacje. Ej, i tu jestem ja. Tu pewnie ktoś też tutaj wszedł po prostu na ten serwer i sobie mojego skina założył. No nie, tego już za wiele. Czekajcie, na pewno zobaczę, że to ja. No, identyczny skin co ja. Nie wierzę. To jest jakiś mój sobowtór. Ja muszę teraz wykombinować jakąś sytuację, co by tu zrobić, żeby jakoś to ta cała sytuacja wynikła na światło dzienne, żeby każdy dowiedział się o tym, że są tacy ludzie, którzy się podrabiają za youtuberów.
A czekajcie, czekajcie, ja miałem w ogóle ostatnio na YouTubie takie coś, że sprawdzą jakieś kanały i ktoś mnie pode mnie się podszywał na YouTubie. Był Lucky Play, czekajcie. No i ktoś się pode mnie podszywał i to może być ta właśnie rodzina, która tam jest i sobie urzęduje, nie dość, że w moim domu, znaczy no podobnie zbudowane co ja, to jeszcze te skiny co ja. Policja! Policja, halo? Pomocy! Halo, halo! No mam pana. I co? I warto było uciekać? Jak uciekać? Uciekł z więzienia i tyle. Ile pan wytrzymał na wolności? Już zapraszam z powrotem do celi. No nie, no pani znów z tym więzieniem chce mnie znów włożyć. Ja ogólnie nic z tym dziełem nie mam wspólnego. Jest teraz inna sytuacja. Pani kochana, proszę podejść i zobaczyć tam. Nie dość, że mój dom, ktoś urzęduje w moim domu, to jeszcze ludzie podszywają się za mnie, jakieś ksero normalnie. Ksero? Chwila, telefon mi dzwoni. Proszę poczekać. Halo? Tak. Wolny. Na pewno? No niech będzie. Masz szczęście. Masz naprawdę szczęście. Okazuje się, że najprawdopodobniej nie mamy na ciebie na razie dowodów. Ale i tak mi się wydaje, że znajdziemy to. Znajdziemy no właśnie, dowody. Nie ma żadnych na mnie dowodów, a do więzienia trafiłem jako niewinny człowiek. Dobrze, proszę pójść za mną. Teraz tutaj mamy inną ważną sprawę. Tutaj, proszę podejść. Widzi pani tamtego człowieka? Niech pani sobie spojrzy na tył mojej postaci i tutaj na tył tej postaci. No tak, ale wie pan co, my nie możemy tak wchodzić komuś do domu. Ale pani, oni się podszywają, nagrywają na jakimś innym kanale. Proszę go zabrać, naprawdę, mam na to dowody. Proszę, tutaj jest ta kamera jego. To jest ten obraz. To jest ten obraz? To jest ten obraz, który... Co pan ma na tej kamerze? No proszę zobaczyć tutaj, jak się przebierają normalnie z moje stroje. Proszę, to jest ten winowajca, za niedługo popewnił się jeszcze przebiorze. Nie. Halo! Proszę się zatrzymać! Koniec tego korzystania z komputera! Ja to już. Może już się wszystko wyjaśniło, dlatego ta I pani myślała, nie że to się ja. Pan słowem, tak? Bo był koleś przebrany za mojego skina, a to dlatego pani myślała, że to ja jestem ten, bo wyglądałem tak samo jak ten koleś, ale ten koleś to naprawdę nie jest tą postacią, co jest naprawdę. Proszę do więzienia go zabrać. Już wybiorę do więzienia. Dobra. Trzymaj się, później się zgłoś, porozmawiamy o tym wszystkim. No ja żądam wyjaśnień, ja żądam na pewno wyjaśnień, tak, wie pani. Tak, przeprosiny się panu należą. No, przeprosiny to prawda. Ty? Idziemy, za mną. Ja cię no, w więzieniu nie dość, że byłem, dobrze, że uciekłem, ale teraz mi powiedzieli, że jestem niewinny. Dobra, całe szczęście, już wracam do domu. Wydaje mi się, że już nikt się nie będzie pode mnie podszywał, nie będzie robił takich samych filmów jak ja. Czekam właśnie na autobus i wiecie co? Zastanawiam się to czasami, no, jak to w ogóle wszystko jest. Całe szczęście, że ludzie, którzy nie są winni, wszystko, cała sprawa wychodzi później na jaw, że tak naprawdę oni naprawdę nie są winni. A panie policjancie, co pan tutaj robi? Czemu pan pływa w tym bajorku? Tutaj był pożar. I tutaj, o! I Frania tutaj jest, czekajcie. Frania gdzieś idzie? O, wchodzi po tych super... Frania! Wow! Ej, Frania! Frania! Co chcesz? Chodź na chwilę na dół, zejdź na chwilę. Chodź, idziemy do domu! A jak ty na mnie mówisz, jaka Frania? Dobra, odpiłam ci całkowicie już teraz. Przebierasz się za tego kolesia, a teraz jeszcze do mnie mówisz Frania. Nie mamy o czym rozmawiać. Ej! Panie policjancie! No Frania, chodź do... Z panem policjantem, tak, tu jest? Zobaczę. Frania, zejdź na dół natychmiast. Ja do ciebie mówię, to chcę, żebyś mnie posłuchała. No, to co chcesz? Co, o co ci chodzi? Wracamy teraz do domu w tym momencie i żądam wyjaśnień, co ty tu w ogóle robisz. To co robię? Idę w tym momencie na zakupy. Idę, pierwsza pójdę na zakupy. Może... Co, może to kolejka śmieszna? Tak? A może ty nie jesteś Franią, co? Jeszcze ze mnie jestem Franią. Ostatni raz tak do mnie powiedziałeś, albo jeszcze raz usłyszałeś, proszę mi Frania, to kończymy związek. Tak, to co, jesteś przebrana za Franię? To kim ty w ogóle jesteś? Mariolka, Krejzolka? Jesteś przebrana za Franię. Najpierw mi każesz nakładać te beznadziejne ciuchy, a teraz co? Ale... Jeszcze, że nie jestem Franią, koniec tego. To nie ja ci każę, rozumiesz? Ja jestem prawdziwym Lakim, a wy się za mnie przebieracie. Prawdziwym Lakim jesteś?
Tak. No, to może przemówisz mojemu mężowi do rozsądku i w końcu powiesz, że przestał wyglądać tak jak ty, bo zrozum, że ty wcale nie wyglądasz dobrze. Mi się nie podoba taki. Słuchaj, ogólnie twój mąż już poszedł do więzienia za to, że skradł obraz i się podszywał pod nie tą osobę, którą był i nagrywał jeszcze filmiki na YouTube'a. Słyszałem, że nagrywaliście filmiki na YouTube'a na jakiś fejkowy kanał. Czy on nagrywał filmiki, a nagrywam TikToki cały czas. TikToki? Zresztą ja będę jeszcze bardziej sławna od ciebie, bo jestem bardzo dobrą TikTokerką. Jesteś pogromcą TikToków, aleś super. Dobra, idę w tamtym kierunku, wiecie co? Szukam Lakusia, może Lakusia tutaj gdzieś znajdę, ale... Pewnie on będzie też tą osobą, która się podszywa pod Lakusia. Ja już teraz naprawdę nie wiem, czy gdzie jest moja rodzina, muszę odnaleźć swoją rodzinę, ale na początku chciałbym zdemaskować tego Lakiego i wmówić trochę do rozsądku. Ciekawe, gdzie on jest? Gdzie on jest? No zaraz tutaj usiądziemy na przystanku. O, czekajcie, kogoś tam głowy widzę. Tak! To on! Ej, czekajcie, co on robi? Niech on ostrożnie, zaraz mu się coś stanie. Ej, nic. Ej, ostrożnie, nie skacz tak, zaraz ci się coś stanie, spadniesz jestem takiego wysoko. Jestem aktorem. Ja mam na to papiery, certyfikaty mam. Jakie certyfikaty? Ej, no nie skacz, bo jeszcze ci coś się stanie, czekaj. Jestem kaskaderem. Będę najbardziej znanym YouTube'owym kaskaderem. A ty tak jak mój tata. I moja mama, TikTokerka. Tak? A ty przed chwilą nie byłeś Lakusiem? Lakusiem, jestem hardcorem, nie Lakusiem. Tata do ciebie przypadkiem nie mówił Lakuś, bo widziałem jak byłeś przebrany za tą postać. Mój tata chce, żebym był Lakusiem, ale ja jestem lepszy od Lakusia. Zobacz jak ja skaczę. Patrz, stąd, o, na czerwony słupek. Patrz. I... Ty, o. No. W sumie no. Dobrze. Ej, wiesz co? Młody, spoko, naprawdę ciekawą jesteś osobą z naprawdę doświadczeniami. Wiesz co? Jakbyś mógł, to nie podszywaj się pod inne osoby. Bądź sobą po prostu, bądź sobą. Ja nie będę się podszywał. Ja zrobiłam awanturę dzisiaj, tacie. Nie mam zamiaru się przebierać za tego Lakusia całego, tak jak ty się przebierasz. Ja się nie przebieram, ja jestem prawdziwym Lakim i tak, nikogo... wszyscy są prawdziwymi Lakimi. Dobra, jedź się tym autem już. Nikogo nie udaje. Nikogo nie udaje. O! Czekajcie, tam Lakuś stoi, idę z nim sobie porozmawiać. O, to super. Lakuś stoi, a, bo tutaj jego koleżka, Franek... A tu Franek nie. Franek tutaj był, bo rodzice go dali. O, hej Lakuś, co tam słychać? Marcheweczki, chcesz? Co tam Lakuś słychać? No, tata, ile ciebie nie było? Myślałem, że cię za chwilę wypuszczą, a ty co? Ja już sobie załatwiłem, a co ty czekasz tutaj do kolegi? Widzę, że przed domem czekasz do Karola chyba on miał na imię, nie? Kamil, a. No, bo wiesz co, bo no tak się stało, że miałem dziwną sytuację, do więzienia byłem, później się ktoś pod naszą rodzinę podszywał i był taką samą osobą jak ty, czyli małym Lakusiem. Małym Lakusiem? Za mnie się podszywali? Jacie, ale już się nie robią tego, nie? Nie, już wszystko zostało wyjaśnione. Ja jadę dalej, bo chcę ogólnie pogłębić swoje jakby informacje na właśnie ten temat, dlatego sobie idę tutaj w tym kierunku i zobaczę, czy oby na pewno nikt się tutaj nie kręci, co by mógł przeszkodzić w moim nagrywaniu. Bo jeśli ja nie mogę nagrywać, to wtedy inne osoby też nie mogą nagrywać, no bo taka jest kolej rzeczy. Dlatego słuchajcie, pamiętajcie, bądźcie sobą, nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście i bądźcie w humorystycznym, pozytywnym nastawieniu na życie, uśmiechajcie się cały czas, wbijajcie codziennie na mój kanał, wbijajcie codziennie na kanał, bo są nowe filmy i dlatego macie nowe, ciekawe przygody. Subskrybujcie, włączcie powiadomienia oraz klikajcie łapeczki w górę i komentujcie. Mam do was takie pytanie. Czy lubicie czas wolny? Napiszcie w komentarzach. Dobra, to siemano.